Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Nie wiem, kiedy będziesz tego słuchał, ale opowiem ci, kiedy to się zaczęło. Byłem na spacerze w lesie. Sam. Wtedy przyszła po mnie istota. Była czymś więcej niż tylko smugą. Była, z braku lepszego określenia, brakiem treści. Tam, gdzie się skryła, nie było drzew. Tam zaś, gdzie się podkradała, nie było trawy. Skoczyła na mnie, ale nie przeszyła powietrza. W ogóle go nie było. Gdy zadała cios, poczułem wyraźnie szpony wbijające się we mnie w nieznane mi miejsce. Takie, którego nigdy wcześniej nie czułem. Moje dłonie, ramiona, nogi i tułów wyglądały w porządku. Nie krwawiłem, ale wiedziałem, że zostałem w jakiś sposób zraniony. Gdy przerażony biegłem z powrotem do domu, czułem, że jest ze mną gorzej. Byłem dziwnie zmęczony i czasami trudno mi się było skupić. Rozwiązanie na tym wczesnym etapie było proste. Porządna filiżanka kawy pomogła mi znów poczuć się normalnie. Na jakiś czas ten łagodny drenaż mojego ducha zaginął gdzieś w falach kofeiny. Można by rzec, że moje życie tak naprawdę zaczęło się w tamtym tygodniu, ponieważ wtedy poznałem Mar. Ona i ja świetnie się dogadywaliśmy, choć szczerze mówiąc, jestem prawie pewien, że zakochałem się w niej przez telefon, zanim jeszcze się spotkaliśmy. To było niemal tak, jakby silne emocje z tamtego pierwszego tygodnia nakłoniły istotę do walki. Wciąż ze mną była, przywiązana do jakiejś niewidzialnej części mnie. Kilka pierwszych incydentów było błahych i prawie się nimi nie przejmowałem. Pewnego ranka kolor samochodu sąsiada zmienił się z granatowego na czarny. Wpatrywałem się w niego, po czym wzruszyłem ramionami i zignorowałem różnicę. Dwa dni później, w pracy, jeden ze współpracowników zmienił imię z Fred na Dan. Popytałem dyskretnie, ale wszyscy twierdzili, że zawsze miał na imię Dan. Uznałem, że po prostu się pomyliłem. Potem, choć zabrzmi to niedorzecznie, sikałem w łazience w domu, gdy nagle pojawiłem się na jakiejś przypadkowej ulicy. Wciąż stałem w piżamie z opuszczonymi spodniami, oddając mocz, ale teraz na oczach tuzina ludzi na przystanku autobusowym. Przerażony podciągnąłem spodnie i uciekłem, zanim ktoś zadzwonił na policję. Co prawda udało mi się wrócić do domu, ale to wydarzenie zmusiło mnie do przyznania, że wciąż jestem w niebezpieczeństwie. Ten byt coś ze mną robił, a ja nie wiedziałem, jak się przed nim bronić. Tego wieczoru odwiedziła mnie Mar, ale miała własny klucz. Hej, zacząłem z zakłopotaniem. Skąd masz klucz? Roześmiała się tylko. Uroczy jesteś. Jesteś pewien, że ci to pasuje? Otworzyła drzwi i weszła do pokoju zapchanego pudłami. Wiem, że zamieszkanie razem to duży krok, zwłaszcza gdy spotykamy się dopiero od 3 miesięcy. Mieszkanie razem? Poznałem ją dosłownie tydzień temu. Jednak nie bez powodu. Moja matka zawsze nazywała mnie bystrym chłopaczkiem. Wiedziałem, kiedy się zamknąć. Zamiast robić scenę, powiedziałem jej, że wszystko jest w porządku, a potem natychmiast udałem się do swojego pokoju i zacząłem wszystko analizować. Moje rzeczy leżały tam, gdzie je zostawiłem. Nie było żadnych śladów 3-miesięcznego pobytu, jednak zauważyłem coś nietypowego. Datę. Zadrżałem gniewnie, gdy dotarła do mnie prawda. Istota zjadła 3 miesiące mojego życia. Z czym do diabła przyszło mi się mierzyć? Jaka istota potrafiła tak wysysać z człowieka duszę?
ominął mnie najpiękniejszy etap w nowym związku. I nigdy nie zrozumiem żadnych historyjek ani żartów z tamtego okresu. Odebrano mi coś niewiarygodnie cennego i byłem wściekły. Ta furia pomogła mi odeprzeć istotę. Nigdy nie napiłem się alkoholu. Piłem regularnie kawę. Sprawdzałem datę za każdym razem, gdy się budziłem. Przez 3 lata udawało mi się przeżyć każdy dzień, odnotowując jedynie drobne nieprawidłowości. Tu i ówdzie umknął mi jakiś detal, czyjaś praca, ile ma dzieci, tego typu rzeczy. Układ pobliskich ulic, pora emisji mojego ulubionego programu telewizyjnego i takie tam. Te zmiany zawsze przypominały mi, że w moim duchu wciąż zatopione są szpony tego stwora. Ani razu w ciągu tych 3 lat nie pozwoliłem uśpić mojej czujności. Ale pewnego dnia stałem się nieostrożny. Dałem się wciągnąć w finał sezonu mojego ulubionego serialu. To była trzymająca w napięciu fantastyczna historia. W kulminacyjnym punkcie odcinka do mojego fotela podszedł młody chłopiec i pociągnął mnie za rękaw. Zaskoczony zapytałem: a ty kto? Jak się tu dostałeś? Roześmiał się i uśmiechnął radośnie. Głupi tatuś. Serce momentalnie pękło mi w piersi. Natychmiast zorientowałem się, co jest grane. Po kilku dyskretnych pytaniach odkryłem, że miał 2 lata i że był moim synem. Agonia i ból wypełniające moją klatkę piersiową były prawie nie do zniesienia. Nie tylko ominęły mnie narodziny mojego syna, ale też nigdy nie zobaczę ani nie doświadczę pierwszych lat jego życia. Mar i ja oczywiście pobraliśmy się i założyliśmy rodzinę w trakcie tego zaginionego dla mnie czasu, ale ja nie miałem pojęcia, jakie radości czy bóle niosły ze sobą te lata. Za oknem padał śnieg. Trzymając mojego syna niespodziankę na kolanach, patrzyłem, jak płatki opadają na ziemię. Co to za życie, jeśli chwila nieuwagi może kosztować mnie całe lata? Koniecznie potrzebowałem pomocy. Kościół nie miał pojęcia, co zrobić. Księża mi nie wierzyli i twierdzili, że mam problemy zdrowotne, a nie, że jestem opętany. Lekarze również nie mieli pomysłu. Wszystkie ich skany i testy nic nie wykazały, ale pieniądze za nic wzięli z przyjemnością. Kiedy skończyły mi się opcje, postanowiłem powiedzieć Mar. Inaczej nie dowiem się, jak to wszystko wyglądało z jej strony. Jaki byłem, gdy mnie nie było? Czy nadal zawoziłem naszego syna do szkoły? Czy nadal chodziłem do pracy? Najwyraźniej tak, bo zdawało się, że nie była niczym zmartwiona. Ale wciąż miałem koszmarne przeczucie, że czegoś musiało brakować w jej życiu. Wtedy, gdy nie było mnie w mojej własnej głowie. Ale tego wieczoru, gdy urządziłem wystawną kolację, by ją przy tej okazji wypytać, zapukała do drzwi wejściowych zamiast wejść. Otworzyłem i zastałem ją w pięknej sukience. Była mile zaskoczona przygotowanym posiłkiem. Wytworna kolacja na drugiej randce? Wiedziałam, że na mnie lecisz. Dzięki Bogu, że trzymałem gębę na kłódkę. Gdybym zaczął opowiadać o małżeństwie i wspólnym synu, uciekłaby, gdzie pieprz rośnie. Zamiast tego pomogłem jej zdjąć płaszcz i zasiedliśmy do naszej drugiej randki. Dzięki starannie przemyślanym pytaniom udało mi się dojść prawdy. To naprawdę była nasza druga randka. Ujrzała we mnie ulgę i radość, ale uznała to za taką randkową tremę. Byłem po prostu podekscytowany, wiedząc, że istota niekoniecznie pożera całe fragmenty mojego życia. Objawy, które zaczynałem pojmować, były raczej konsekwencją
rozbitej duszy. Istota mnie zraniła, rozdarła na kawałki. Być może miałem przeżyć swoje życie bez ładu i składu, ale przynajmniej naprawdę będę mógł je przeżyć. I tak mijały kolejne lata, z mojej perspektywy. O ile te drobne zmiany w polityce czy geografii zdarzały się codziennie, o tyle większe przesunięcia w moim umyśle zdarzały się tylko co kilka miesięcy. Kiedy znajdowałem się w nowym miejscu i czasie mojego życia, po prostu milczałem i słuchałem, upewniając się, by zapoznać się z otoczeniem przed podjęciem jakichkolwiek działań, aby uniknąć niepotrzebnych błędów. Podczas największego jak dotąd przeskoku spotkałem mojego 6-letniego wnuka. Zapytałem go wtedy, kim chciałby zostać, gdy dorośnie. Odpowiedział: pisarzem. Powiedziałem mu, że to dobry pomysł. Potem cofnąłem się do 2 miesiąca mojego związku z Mar i spędziłem z nią najcudowniejszą noc na wybrzeżu. Kiedy mówię najcudowniejszą, faktycznie mam to na myśli. Wiedząc, jak wyjątkowa się dla mnie stanie, poprosiłem ją, żeby się wprowadziła. Dane mi było przeżyć to, co ominęło mnie za pierwszym razem i dotarło do mnie, że nigdy nie byłem nieobecny. Ostatecznie mój umysł dotrze wszędzie. Kiedy wnosiliśmy jej pudła, przystanęła na chwilę i powiedziała, że zdumiewa ją moja wielka miłość. Zupełnie jakbym znał ją całe życie i nigdy nie wątpił, że to ta jedyna. Gdy dotarł do mnie cały faktyczny ciężar tego strachu, zasiadłem w starszej wersji siebie i oglądałem pruszący na zewnątrz śnieg. To był jedyny, stały element w moim życiu. Pogoda nie zważała na to, kim jestem i z jakim bólem muszę się mierzyć. Natura była zawsze obecna. Padający śnieg zawsze działał na mnie jak kotwiczka, która nie pozwalała mi się pogubić. Czysty, emocjonalny spokój, który przynosił, był jak panaceum na moje rany psychiczne. Jeszcze nigdy nie przeniosłem się w czasie, obserwując spadającą biel i myśląc o czasach, gdy jako dziecko jeździłem na sankach czy budowałem śnieżne fortece. Mojego ramienia dotknął nastolatek. Dziadek! Wyrwał mnie z zamyślenia, więc zareagowałem mniej ostrożnie niż zwykle. Kto ty? Uśmiechnął się półgębkiem, jakby nie był pewien, czy żartuje. Wręczając mi stos papierów, powiedział: spróbowałem pierwszy raz napisać powieść. Możesz przeczytać i powiedzieć mi, co myślisz? A, no jasne. Widzę, że realizujesz marzenie o byciu pisarzem. Rozpalił się do czerwoności. Próbuję przynajmniej. W porządku. Zmykaj, a ja teraz przeczytam. Pismo było niewyraźne. Poirytowany rozejrzałem się za okularami, których prawdopodobnie używałem do czytania. Starość była okropna i chciałem cofnąć się już do młodszych lat, ale nie przed przeczytaniem jego książki. Znalazłem okulary w kieszeni swetra i zacząłem czytać. Mar krzątała się po salonie, nadal piękna, ale musiałem się skupić. Nie wiedziałem, ile czasu tu spędzę. Wyglądało na to, że odwiedzili nas jacyś krewni. Czy to było Boże Narodzenie? Para dorosłych i 2 dzieci, których nie rozpoznałem, przemknęła przez korytarz i dostrzegłem mojego syna, teraz już dorosłego, idącego z małżonką w stronę drzwi. Cała grupka zaczęła bawić się na zewnątrz, na sankach. Skończyłem wreszcie czytać opowieść i zawołałem mojego wnuka. Zbiegł prędko po schodach i wpadł do salonu. Jak? Cóż, jest straszna, powiedziałem mu zgodnie z prawdą. No ale straszna ze wszystkich właściwych powodów. Wciąż jesteś młodym mężczyzną, więc twoi bohaterowie zachowują się jak młodzi ludzie. Ale konstrukcja samej historii jest bardzo solidna. Zrobiłem pauzę. Nie spodziewałem się, że będzie to horror. Przytaknął. To odbicie różnych czasów.
Oczekiwania względem przyszłości są ponure, a nie pełne nadziei, jak kiedyś. Jesteś za młody, by mieć taką świadomość, powiedziałem mu. Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Skoro interesujesz się horrorem, to czy wiesz coś może o dziwnych stworach? Jasne, czytam wszystko, co się da. Uwielbiam to. Uważnie przeczesałem wzrokiem wejścia do salonu. Wszyscy byli zajęci na zewnątrz. Po raz pierwszy w życiu otworzyłem się przed kimś na temat tego, czego doświadczam. Półszeptem opowiedziałem mu o mojej rozbitej świadomości. Jak na nastolatka zareagował dobrze. Mówisz poważnie? Tak. Przybrał spojrzenie zdeterminowanego mężczyzny przyjmującego na siebie zadanie. Przyjrzę się temu. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Powinieneś zacząć zapisywać wszystko, co przeżywasz. Zbierz trochę danych. Może uda nam się sporządzić mapę twojej zranionej świadomości. Wow, brzmi jak plan. Byłem zaskoczony. Miało to sens, a nie spodziewałem się od niego poważnej odpowiedzi. Ale jak zbiorę wszystkie notatki w jedno miejsce? No, pomyślmy nad miejscem, w którym będziesz je zostawiał. Powiedział i zmarszczył brwi. Potem je zbiorę i będziemy mogli ustalić przebieg twojego życia. Zobaczyć, czy jest w tym jakiś schemat. Po raz pierwszy, odkąd sytuacja się pogorszyła, poczułem znów nadzieję. A może pod schodami? Nikt tam nigdy nie wchodzi. Jasne. Odwrócił się i wyszedł z salonu. Podążyłem za nim wzrokiem. Usłyszałem, jak krząta się w pobliżu schodów. W końcu wrócił z pudełkiem. Położył je na dywanie i zdjął wieczko, ukazując stos papierów. Jasna cholera! Wykrzyknął, ale oczywiście będąc nastolatkiem, tak naprawdę nie powiedział. Jasna cholera. Zdumiony, zamrugałem kilka razy, odpuszczając mu to przekleństwo z powodu szoku. Czy to ja napisałem? Spojrzał na mnie zaciekawiony. Tak. Albo napiszesz. Po tym nadal musisz je pisać i chować pod schodami. Spojrzał z powrotem na kartki, po czym zakrył pudełko. A, no i raczej nie powinieneś widzieć, co jest tam napisane. Mogłoby być dziwnie. To akurat zrozumiałem. Racja. Westchnął. Tam jest z 50 pudełek. Wszystkie są tak wypchane. Rozszyfrowanie ich zajmie bardzo dużo czasu. Wygłosił to ze śmiertelnie poważnym tonem. Ale uratuję cię, dziadek. Bo nie sądzę, żeby ktokolwiek inny mógł. Po policzkach spłynęły mi łzy i nie zdołałem powstrzymać się od szlochu. Nie zdawałem sobie sprawy, jak samotny byłem w tym więzieniu mojej ruchomej świadomości, dopóki w końcu nie znalazłem kogoś, kto mnie zrozumiał. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. I potem znalazłem się w pracy podczas jakiegoś losowego wtorku. Znów młody. Gdy smutek i ulga minęły, zastąpiły je złość i determinacja. Po skończonej pracy chwyciłem za kartkę i zacząłem pisać. Kiedy bez ładu krążyły wokół mnie całe tygodnie, te tygodnie stawały się dniami, a potem godzinami. Ja pisałem w każdej wolnej chwili o tym, kiedy i gdzie myślałem, że jestem. Odkładałem notatki pod schodami w niewłaściwej kolejności. Moje pierwsze pudełko było tak naprawdę 13, a ostatnie 1. Kiedy miałem już ponad 50 kartonów opisujących życie z mojej perspektywy i kiedy moje podróże stały się kwestią minut, wiedziałem, że to czas, by mój wnuk się tym zajął. Spuściłem głowę. Nie mogłem już dłużej znieść tej masy zmian w świadomości płynących z nurtem porywistej rzeki.
Imiona, miejsca, daty, zawody, kolory, ludzie. Wszystko było nieprawdą. Tak stary jeszcze nigdy nie byłem. Siedziałem i obserwowałem padający śnieg. Do pokoju wszedł mężczyzna w okolicach 30, którego nie do końca rozpoznałem. Chodź, chyba w końcu to rozgryzłem. Byłem już tak słaby, że poruszanie się sprawiało mi ból. Ty to on? Jesteś wnuczek? Tak. Zabrał mnie do pokoju wypchanego dziwnym sprzętem i posadził na krześle naprzeciw dużego lustra, dwukrotnie wyższego od dorosłego człowieka. Schemat wreszcie się pokazał. Jak długo nad tym pracowałeś? Zapytałem zdumiony. O, powiedz, że życie nie umknęło ci tak jak mi. Jego wyraz twarzy był zarówno zimny jak kamień, jak i szaleńczo zdeterminowany. Opłaci się. Zbliżył dwa cienkie metalowe pręty do mojego ramienia, a następnie skinął w stronę lustra. Patrz, ten impuls jest starannie skalibrowany. Wstrząs zaskoczył mnie, ale nie sprawił bólu. Jednak wraz z nim, w lustrze, nad moją głową i ramieniem, gwałtownie rozbłysła świetlista sylwetka. Elektryczność rozeszła się po stworzeniu jak fala, ujawniając na krótko przerażającą prawdę o tym, co się ze mną działo. Paszcza przypominającej pijawkę istoty owinięta była wokół tyłu mojej głowy, sięgając brwi i uszu, a jej ślimakopodobne ciało oplatało moje ramię i wnikało w głąb mojej duszy. To był pasożyt. Żywił się moim umysłem. Mój dorosły już wnuk trzymał mnie za rękę, gdy patrzyłem na ten horror. Po chwili zadał pytanie. Usunięcie tego będzie bardzo bolało. Jesteś na to gotowy? Przerażony zapytałem. Jest tu Mar? Jego twarz złagodniała. Nie. Już od kilku lat. Z jego reakcji mogłem wywnioskować, co się stało, ale nie chciałem mieć racji. Jak? Często o tym rozmawiamy, odpowiedział. Jesteś pewien, że chcesz wiedzieć? Nigdy nie czujesz się po tym lepiej. Łzy napłynęły mi do oczu. W takim razie nie obchodzi mnie, czy to zaboli, czy umrę. Nie chcę zostać w czasie, w którym ona nie żyje. Mruknął ze współczuciem i zrozumieniem, po czym zasiadł przy swoich urządzeniach. Wrócił, by podłączyć do moich kończyn i czoła kilka przewodów, diod i innych gadżetów. Rozmawiał ze mną w trakcie. Pracowałem nad tym przez 2 dekady i otrzymałem ogromną pomoc od różnych badaczy zjawisk okultystycznych. Ten pasożyt właściwie nie istnieje na naszej planecie. Jest jednym z pomniejszych pomiotów i żywi się splotem umysłu, duszy i świadomości kwantowej. Kiedy szczegóły takie jak nazwy i kolory obiektów ulegały zmianie, nie wariowałeś. Nici twojej egzystencji były po prostu zrywane, kiedy istota cię wyżerała. Nie do końca zrozumiałem. Zdezorientowany spojrzałem w górę, gdy umieszczał na mojej głowie obręcz z elektroniką przypominającą koronę, dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdowały się szczęki pasożyta. Co to jest? Jezus. Przerwał pracę i zbladł. Zapomniałem, że nie będziesz wiedział. I masz szczęście, uwierz mi. Po wzięciu głębokiego oddechu wznowił pracę, a jego palce spoczęły na kilku przełącznikach. Gotowy? Wszystko jest starannie dostrojone, aby twój układ nerwowy stał się wyjątkowo nieapetyczny dla pasożyta. Ale generalnie to terapia elektrowstrząsami. Wciąż miałem przed oczami uśmiech Mar. Mimo, że nie żyła, byłem przy niej jeszcze przed chwilą. Zrób to.
Pstryknięcie przełącznika odbiło się echem w moich uszach i prawie zaśmiałem się z tego, jak łagodny okazał się prąd. Nie czułem praktycznie nic, przynajmniej na początku. Potem zauważyłem, że lustro się trzęsie, a moje ciało w odbiciu wpada w konwulsję. O, nie, rzeczywiście bolało. Nie znałem jak dotąd takiego bólu. To był tak rozdzierający ból, że mój umysł nie był w stanie od razu tego przetworzyć. Podczas gdy mój wzrok wirował, a ogień płonął w każdym nerwie mojego ciała, mogłem dostrzec w odbiciu świetlistą sylwetkę pasożyta na mojej głowie, który wił się w takiej samej agonii jak moja. Pod tułowiem przypominającym pijawkę miał 6 podobnych do jaszczurki kończyn zakończonych szponami. Wrzynał się nimi we mnie, próbując się utrzymać. Prąd sprawił, że moje wspomnienia rozbłysły. Uśmiech Mar był na pierwszym planie, jasno oświetlony przed ciepłym kominkiem na tle padającego za oknem śniegu. Krawędzie tego wspomnienia zaczęły się rozpalać, a ja zdałem sobie sprawę, że moje życie było jednym nieprzerwanym ciągiem doświadczeń, a jedynie świadomość o nim została rozerwana przez to żarłoczne zło na moim grzbiecie. Nigdy nie udało mi się zobaczyć narodzin mojego syna. Krążyłem wokół tego momentu wiele razy, ale nigdy faktycznie go nie przeżyłem. Po raz pierwszy mogłem trzymać rękę Mar i być przy niej. Nie, nie! Ten moment skrycie zamienił się w inny! Mar leżała teraz w szpitalnym łóżku z zupełnie innego powodu. Nie, tylko nie to. Boże, dlaczego? To było tak bezlitosne. Sprawić, bym sobie o tym przypomniał. Rozpłakałem się, kiedy do pokoju wpadły pielęgniarki. Nie chciałem o tym słyszeć. Nie chciałem tego doświadczyć. Widziałem wszystkie te piękne chwile. Ale tej najgorszej naprawdę nie chciałem. Nieuchronnego końca, z którym pewnego dnia przyjdzie się zmierzyć każdemu. To wszystko nie było tego warte. Cała ta radość została skażona i oddana po 1000-kroć w postaci bólu. Pożar w moim ciele i mózgu przerodził się w czystą torturę psychiczną. Zacząłem krzyczeć. Mój krzyk zamienił się w zdumienie, gdy urządzenia, prąd i krzesło zniknęły. Śnieg nie zasypywał już mojego życia. Znalazłem się w lesie w pogodny letni dzień. O Boże! Obróciłem się i zobaczyłem zbliżającą się do mnie istotę. To był ten sam brak sensu, ta sama pustka w rzeczywistości. Podpełzło do przodu, tak jak wcześniej, ale tym razem syknęło i zawróciło. Stałem zaszokowany tym, że znów jestem młody i uwolniony od pasożyta. Mojemu wnukowi naprawdę się udało. Zrobił ze mnie nieapetyczny posiłek, więc łupieżca umysłu i duszy odszedł w poszukiwaniu innej przekąski. Wróciłem do domu, oszołomiony. Gdy tak siedziałem i analizowałem wszystko, co się wydarzyło, zadzwonił telefon. Spojrzałem na niego z trwogą i smutkiem. Wiedziałem, kto to był. To była Marjorie, dzwoniąca po raz pierwszy z jakiegoś błahego powodu, który, jak przyzna 30 lat później, wymyśliła tylko po to, by ze mną porozmawiać. Ale wszystko, co miałem przed oczami, to ją leżącą w szpitalnym łóżku i umierającą. Całość miała się skończyć niewyobrażalnym bólem i samotnością. Miałem zostać starcem, siedzącym samotnie w pustym domu, którego bratnia dusza odeszła na długo przed nim.
pod koniec tego wszystkiego jedyne, co by mi pozostało, to siedzenie i patrzenie na spadający śnieg. Ale teraz, dzięki mojemu wnukowi, zachowałbym też swoje wspomnienia. To byłaby dzika przygoda, bez względu na to, jakby się skończyła. Pod wpływem impulsu podniosłem telefon i odebrałem połączenie. Z uśmiechem zapytałem: Ej, kto mówi? Mimo, że już wiedziałem,